Dzisiaj na śniadanie pokażę Wam coś, co jem dosłownie codziennie od tygodnia. Te placki są naprawdę genialne i możecie je urozmaicać na różne sposoby. Ja je robię z dwóch jajek, dodaję mąki. Używam mąki orkiszowej, ale możecie dodać jakąkolwiek chcecie. Następnie dodaję ulubioną odżywkę białkową. U mnie jest to zwykły whey complex o smaku karmelowo-mlecznym. Następnie dodaję trochę proszku do pieczenia, cynamonu i wszystko razem mieszam. Teraz bardzo ważna kwestia, im drobniej posiekane jabłka dodacie, tym te placki wyjdą lepsze. Także polecam Wam posiekać jabłka na drobne kosteczki. One będą takie fajne, spojone. Nie polecam ścierać na tarce. Ja próbowałam właśnie robić ze startymi na tarce i zrobiła się trochę taka papka. Były bardzo takie mokre w środku. A tutaj macie pancake'i właśnie z jabłkami. Ja na wierzch do tych placków daję masło orzechowe i cukier puder. No i na koniec jeszcze borówki, dowolne owoce jakie chcecie. Ja uważam, że borówki fajnie tutaj przybijają smak i śniadanie najlepsze ostatnio gotowe. Wszystkie składniki dokładnie macie poniżej, ale polecam Wam zrobić jeden do jednego, naprawdę zakochacie się tak jak w omlecie szarlotce czy tiramisu. Siemano, dzisiaj lecimy z Waszą ulubioną serią, czyli cały dzień z jedzenia, co jem w ciągu dnia. I jak patrzę na swój kanał, to jest 99% filmików, co jem w ciągu dnia, full day of eating, posiłki. I tak czasami sobie myślę, kurde, czy Was nie nudzi? Kółko, cały czas content z gotowania, z przepisów, ale póki oglądacie, póki wykorzystujecie, komentujecie, to ja mam motywację, żeby brnąć z tą serią, bo ja ją uwielbiam i myślę, że mogłabym jeszcze cały czas w sumie ją nagrywać. Ale żeby urozmaicić dzisiaj, zapytałam Was na Instagramie, zrobiłam ankietę, jaką kaloryczność chcielibyście zobaczyć właśnie w full day of eatingu. Zaznaczyliście 1700 kalorii. Przyznam, że jest to dla mnie mała kaloryczność, bo ja spożywam 2200. Nie tyle spożywam. 2200-2400. Także zobaczymy, co uda mi się ugotować i prosiliście, żeby to było w 4 posiłkach. Także mniej więcej sobie rozplanowałam, co będę chciała zrobić i zabieramy się za lunch, ponieważ już jest 13. Śniadanie mieliśmy troszkę większe, a teraz będę robiła krem z dyni. Kupiłam jakiś czas temu dynię. Już robiłam taki krem jakiś miesiąc temu, wyszedł super, także ponawiam sprawdzony przepis i bierzemy się do roboty. A, chciałam Wam coś jeszcze pokazać. Mam na sobie leginsy i powiem Wam, że ja nad leginsami pracuję od 2 lat i u mnie to wyglądało tak, że zaczynałam pracę z jakimiś ludźmi i nagle kończyło się na rezygnacji, bo mi ciągle sample nie pasowały. Szukałam innych ludzi, zrobiliśmy 5 sampli i kończyło się na rezygnacji, bo każdy mówił, że no nie, tak, no nie damy rady z panią tego zrobić. Aż w końcu od roku znalazłam ludzi, którzy chcą ze mną w to brnąć i to jest już chyba 20 sample. Nareszcie mogę Wam się pochwalić, że zaakceptowałam leginsy pod względem kroju i składu materiału. Czyli wszystko jest 10 na 10. Trzymanie w talii, brak prześwitu, brak camel toe, czucie leginsów na sobie, że ja się czuję jakbym miała drugą skórę, niewrzynające się szwy, mobilność. Normalnie nareszcie mam ten produkt. Powiem Wam, że dla mnie to jest największa satysfakcja. Jak tylko czekam, aż te leginsy wyschną po praniu i nie mogę się doczekać, aż je założę na trening. Także teraz wszystkie praktycznie treningi, oprócz tego jakie piorę i schną, robię w moich leginsach, żeby je jak najbardziej przetyrać i jakby przeprać, żeby zobaczyć jak się zachowują. Na razie je prałam 3 razy chyba, tak 3 razy, no a treningów to nie zliczę ile zrobiłam i jest wszystko 10 na 10. Nie rozciągnęły się za bardzo po treningach, nie skurczyły za bardzo po praniu i czekam, w następnym tygodniu dostanę nareszcie leginsy w odrobionym kolorze, w tym docelowym i będę testować, jest już coraz bliżej, jak dobrze pójdzie to no, taka późna wiosna i nareszcie, Jezu, aż mi się chce płakać, nie? Pokażę Wam, dorwałam w Carrefourze. To, moim zdaniem,
To jest najlepszy napój zero. To jest chyba jeden z nielicznych napojów zero, gdzie ja nie czuję, że to jest napój zero. O, tu mam shake'a od brokuła właśnie. Wypiję go jutro. Koktajl grejpfrutowy z maliną i truskawką. Yummy. Dobra, do wykonania zupy będziemy potrzebować dynię, jedną cebulę i imbir. Do tego jeszcze mleczko kokosowe, pieprz, sól, ale tak naprawdę zaczynamy od początku. Na początku musimy obrać i zagotować dynię. Tak nie lubię obierać takich rzeczy. Kupiłam nową obieraczkę. Może pójdzie szybciej. Ja ten przepis znalazłam na TikToku i tam, z tego co pamiętam, był jeszcze batat. Ale ja chcę zrobić trochę mniej kaloryczny ten krem, bo mamy tylko 1700 kalorii, także wykorzystam tak naprawdę tylko dynię. Dobra, i mniej więcej tyle imbiru będziemy potrzebować. I teraz ja tą dynię będę kroić, obierać pestki. Taki krem robię na 2 dni, bo sporo go wyjdzie. Moja mama robiła z tych pestek, je mieliła i robiła jakiś odżywczy syrop. Mówimy, że są bardzo wartościowe. Dobra, dynia z cebulą przygotowana. Teraz to wszystko biorę do garnka. Chcę sobie zważyć, żeby obliczyć Wam tutaj kaloryczność, ile taki krem ma. Wydaje mi się, że bardzo mało, bo ogólnie jak kupowałam kremy z dyni, to były to kremy o naprawdę bardzo małej zawartości kalorii. Właśnie dynia jest fajnym nawet warzywem na redukcję. Dobra, sama dynia ma 845 gramów. Dodaję cebulę. No i wychodzi 909. Dobra. Teraz to wszystko zalewam wrzątkiem, żeby szybciej się zaczęło gotować. Nastawiam pod przykryciem do wręcz rozgotowania. Zaraz doleję tutaj jeszcze wrzątku, żeby przykryć całość. Dobra, po około 45 minutach, godzinie, myślę, że to wszystko już mamy mocno rozgotowane, także wyłączam. Będę trochę odlewać wody z tego. Ta woda też jest przesiąknięta tą dynią. Ja posoliłam wodę, jak gotowałam, ale dodaję jeszcze troszkę soli. Dobra, ja dodaję teraz mleczko kokosowe. Light. Żeby oddzielić tą warstwę stałą od tej płynnej, po prostu wystarczy porządnie pomieszać. I będziemy wlewać pół takiego mleczka. Dodaję trochę papryki wędzonej i blendujemy ponownie. Dobra, moim zdaniem to jest takie 9 na 10 teraz i game changer to jest imbir. Po prostu inaczej ta zupa smakuje, jest taka świeższa, bardziej intensywniejsza. Ja go ścieram na takich małych oczkach. Oczywiście nie tyle, ale... Prażę teraz pestki dyni i słonecznik i bułkę. I tak wygląda efekt końcowy. Ten krem to jest mistrzostwo. Musicie spróbować do tego chrupiąca bułeczka. Lunch idealny. Powiem Wam, że ten krem to jest naprawdę takie 10 na 10. Płatki chili, nasiona to jest dopełnienie.
Mamy 18, spadam zaraz na trening, ale jeszcze przed tym robię sobie swój trzeci posiłek. Szybki shake przedtreningowy, bardziej jako przekąska. Mrożone maliny, pół banana, skyr, trochę mleczka kokosowego i erytrytol. Ja będę to robiła trochę tak w formie lodów. Chyba nie będę tego blendować w blenderze, tylko właśnie rączką, żeby wyszła taka konsystencja lodów. Daję około 150 g malin. Zalewam je delikatnie wrzątkiem. Jeden skyr. Zawsze po treningu wolę jeść większy posiłek, więc miałam to zjeść na ostatni. Ale tak sobie myślę, kurczę, chyba po treningu wolę jednak coś treściwszego. 50 ml. Mega dojrzały banan. Mam w ogóle takie dojrzałe banany. Jutro będę chyba chlebek bananowy robić na śniadanie. I erytrytol. Dobra, dodałam za dużo wody, więc wyszedł i tak shake. Także mamy shake'a, ale jak dodacie mniej wody, to wyjdą lody. Jezu, ale dobre. Tak się prezentuje nasz shake. Powiem wam, że wcześniej dodawałam banana, a naprawdę z bananem jest o wiele lepsze. Taki shake ma 314 kalorii, także idealnie przed treningiem. Ale powiem wam, że w postaci lodów byłoby to mega. Właśnie wróciłam z treningu, jestem mega zmęczona, mega głodna, ogarnęłam twarz i biorę się za ostatni posiłek. Będziemy robić taki makaron, troszeczkę azjatycki, peanut butter. Pokażę wam, w sumie wymyśliłam go z głowy. W ogóle ciężko odpakować ten makaron ryżowy, kupiłam w Biedronce, porozwalałam. Nastawiam makaron ryżowy, kurczaka wcześniej przyprawiłam w sosie sojowym i przyprawię do kurczaka, żeby tak z 2 godzinki posiedział. I bierzemy się za resztę. Trochę soli, pamiętajcie, sól niejodowana, kamienna, najlepsza, żadna himalajska. Zalewamy wrzątkiem, żeby szybciej się ugotował. Cebulę i paprykę kroję na kostki. Dobra, robimy sos do makaronu. Passata pomidorowa. Ja daję tak na porcję 100 gramów. Troszkę octu jabłkowego, płatki chili. Ostatnio dodaję do wszystkich makaronów, zup, uwielbiam. Papryka słodka wędzona. Taka konkretna łyżka masła orzechowego, żeby wyszło z 20 gramów. Sos sojowy. I wszystko dokładnie mieszamy. Ja teraz dodaję trochę oliwy z oliwek. I warzywa. Dobra, jak warzywa się lekko podsmażą, dodajemy dowolne mięso albo tofu tak naprawdę, co chcecie. Ja jadłam i z indykiem, i z kurczakiem, i z tofu. I ze wszystkim smakuje naprawdę spoko. Tofu można tutaj pokruszyć, a kurczaka, no takie powiedzmy ćwiartki. Zaraz dodamy tutaj wodę z makaronu i makaron ryżowy, żeby sos troszkę zwiększył swoją objętość i wszystko razem fajnie się połączyło, ale zaczyna pięknie pachnieć. Ja na samą górę jeszcze daję posiekane orzechy. Możecie dać jakiekolwiek chcecie. Ja daję akurat solone migdały. Nie mam orzeszków ziemnych. Normalnie daję orzeszki ziemne. Tak wygląda kolacja. Jak wam smakowała wersja kurczaka peanut butter chicken z ryżem,
to spróbujcie tej wersji z makaronem ryżowym, bo jest jeszcze lepsza, a tamten kurczak to było 10 na 10. Także polecam.